W tej modlitwie Polacy i Ukraińcy, jak rzadko, są bardzo zespoleni. I wypada odwołać się do psalmu: Pan poniży pychę i nieprzyjaciela. Twoją misą Moab, werbem Twym Judea. Chciałbym podziękować w tym miejscu wszystkim dobrodziejom i darczyńcom, dzięki którym to wydarzenie może mieć miejsce w tej niezwykłej świątyni. Panu Marszałkowi Województwa Podkarpackiego i Samorządowi Województwa Podkarpackiego, ale także samorządom z Orłów, z Sokołowa Małopolskiego, z Sędziszowa Małopolskiego, z Głogowa Małopolskiego, z Nowej Sarzyny, z Trzebowniska, z Badanowa Sandomierskiego, z Przemyśla,